Szpital Śląski znalazł się w czołówce polskich szpitali. W piątek dyrektor Czesław Pługawko odebrał certyfikat akredytacyjny, będący wynikiem kontroli zespołu wizytatorów ośrodka akredytacyjnego. Jest dużo trudu włożonego i to, że te standardy są utrzymywane, jest to doskonały przykład, że jednostka, która drugi raz przystąpiła do procedury oceniającej, uzyskała tak wysoki wynik. 91% to ocena, jaką uzyskał szpital w wyniku akredytacji. To o 10 punktów procentowych wyżej niż przed 3 laty. W Polsce na 913 szpitali tylko 170 posiada akredytację, a zaledwie 5 ma wynik wyższy niż Szpital Śląski w Cieszynie. Mieszkańcy mogą być ze swojego szpitala dumni, podkreślał podczas spotkania Jerzy Hennik, dyrektor Centrum Monitorowania Jakości. Mają bezpieczny szpital, że mają gdzie się leczyć, gdzie mogą czuć się bezpiecznie, gdzie mogą być pewni, że zarówno lekarze, pielęgniarki, obsługa szpitala będzie do nich bardzo pozytywnie nastawiona. To przewidują również standardy akredytacyjne. Podczas wizyty akredytacyjnej wizytatorzy oceniają 250 standardów z 15 działów, czyli oceniają działalność całej organizacji, jaką jest szpital. Te działania, które szpital podejmuje, ponieważ nie po raz pierwszy uzyskuje certyfikat akredytacyjny, są niesłychanie istotne. Wynik, jaki uzyskał szpital, wskazuje, że cały czas jest dbałość o jakość opieki nad pacjentem, o jego bezpieczeństwo. 3 lata utrzymywania wysokiej jakości usług i ostatnie miesiące intensywnej pracy, w czasie których wizytatorzy kontrolowali praktycznie każdy drobiazg. Jak podkreślał podczas uroczystości dyrektor szpitala, akredytacja to zasługa całego sztabu ludzi. Słowa szczególnego podziękowania i gratulacji należą się wszystkim pracownikom szpitala, personelowi medycznemu, pracownikom technicznym, gospodarczym i administracyjnym za ich ogromne zaangażowanie w codzienną pracę. Akredytacja to jedyny system monitorowania jakości unormowany prawnie w Polsce. Funkcjonuje od 2010 roku. Ma na celu określenie standardów i ich spełniania w placówkach ochrony zdrowia. Jak podkreślano podczas uroczystości, są w Polsce szpitale, które nie potrafiły spełnić nawet minimum wymagań. Dlatego tym większy sukces szpitala w Cieszynie. Zapewniam, że my jako zarząd, jako Rada Powiatu, jako radni nie rosimy sobie pretensji do współzarządzania szpitalem, natomiast odczuwamy wielką dumę, kiedy ten szpital jest dobrze notowany, kiedy mówi się o nim dobrze w mediach lokalnych, ale również ogólnopolskich, tak jak ma to miejsce ostatnio. Podczas uroczystości wręczono również listy gratulacyjne dla wszystkich tych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do wysokiego wyniku oceny jakości. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.